Siemano, dziś pokażę Wam, jak przejść do kanivencik Tapiona Phantom Margin of Smoke and Flame. Ale zanim to, pokażę Wam, żebyście pamiętali, że tutaj mamy taką zakładeczkę misję i często z nową celebracją czy coś zmieniają się te misje dodatkowe w tutaj special mission przeważnie. No i warto w nie wchodzić, bo też nie chcę zawsze robić kolejnego filmiku, że o nowe misje, więc tutaj zaglądajcie co jakiś czas, bo jest kilka fajnych misji. Tak jak teraz już ją niestety zrobiłem, mamy misję, żeby przejść chyba tam 3 razy jakiś stage czy coś takiego za jeden właśnie Dragonstone, to jest warte zrobić. I jeszcze jest taka misja jak Time Limited, czyli no są tylko przez jakiś czas, takie jak Dokkan Awaken, no 3 postacie, żeby zdokanować, czyli za medale z Dokkan Eventu możecie to nawet zrobić tego Ergoku, który tam dropi na Epic Showdown albo cokolwiek, jaką tam chcecie za Dokkan Awaken no postać. I Zeta Waken, no to jest taka na przykład jak macie SR-kę z 60 na 80 poziom, ją wbijacie czy coś takiego. No to zaczynamy. Evencik jest dosyć ciekawy, bo postacie tutaj, z którymi walczymy, robią bardzo dużo uników. I ja tradycyjnie nie mam ki łącznie z tym lamusem, gdy on jest w grze. No trudno, rotacja na start nie jest zbyt fajna. No i zobaczymy, ile tam uników w ogóle tutaj wchodzi w ogóle. Też jest kilka postaci, które na tym evencie robią więcej. To jest właśnie jedna z tych postaci. Goku, który zamiast 200 zadał tam, no dużo było. Tylko że no wiadomo, to jest pierwszy etap. Na tym pierwszym etapie to różnie tam wychodzi. Leci atak. O, udało się chyba, nie zrobił uniku. Bo tu tak stopniowo jest, że pierwszy poziom ma troszeczkę na uniki, drugi troszeczkę też, więcej, a trzeci to już masakra. Do trzeciego sobie dojdziemy. Ogólnie jeszcze tutaj tego na tym poziomie nie robiłem. Zrobiłem to tylko za 20 staminy. I coś takiego zostawię. W sumie mojego wezmę. Mój jest. Znaczy to są takie same postacie, tyle samo mają hidden, ale mój to mój. No i pokażę Wam, jak przejść ten evencik, bo no mogą być troszeczkę problemy. W sumie są takie dwie, jakby trzy można powiedzieć, że taktyki. Z tym dwie są dosyć jedynie efektywne. Tak naprawdę no po prostu jakby nie miał cisnąć, to kiedyś trafimy tą postać, no ale przyjdziemy do tego etapu jeszcze spokojnie. Ogólnie gram Majin Buu kategorią, ze względu na to, że chciałem zobaczyć, jak dużo więcej ten Goku tutaj zadaje na tym evencie. Nie będę tego eventu jakoś specjalnie powtarzał, bo nie mam Tapiona i w życiu go nie trafię, więc nawet nie będę musiał go farmić. No ale on chyba też jak kilka innych eventów chyba ze sesji od trójką. No jest kilka eventów, które właśnie wypisałem, czy to na Facebooku, czy jest w newsach, które więcej robią, znaczy które trzeba robić na misje nowe. Przytankuję chyba nim bardziej, on ma dużo więcej defa. I zrobię coś takiego, żeby ten Gohan jakimś cudem miał znowu super atak. Tradycyjnie on bez ki. Zobaczymy co teraz, to jest drugi etap. On też dużo bardziej tankuje jako postać no, mocniejsza na ten team. Tutaj są jeszcze postacie z tego eventu, z tego Tapiona, te darmowe. O, ty major wiedzie jak trafi, jak nie będzie uniku. Ach, jest unik, niestety. Myślę, że one shot by poszedł. Myślę, żeby był. O tak, unik będzie. No i wszystkie Tapiony tam robią zwiększony damage i otrzymują mniejszy damage od tej postaci. Ogólnie też na... Tutaj widzę, że na trzecim etapie ta postać ma prawie 4 miliony HP. No to jak widać, niektóre postacie no dobra, mało która zrobi tyle. Znaczy może nowy SS od trójka Tech Goku, którego gratuluję ludziom, co go wylosowali. Ta LR-ka, to on tyle może zrobić damage'a. Ale raczej jest to mało, no niezbyt częsty widok, żeby jakaś postać zrobiła 4 miliony dipsa. Bo no ogólnie nowy właśnie Samonik. Mało komu radzę, żeby samonował na tym, jak to się nazywa, na tym banerze. No z jednej strony jest on dobry, bo i LDRK są nowe postacie i duża szansa na SSR-ki, ładnie LR-ki można dropnąć, wszystko fajnie, ale no teraz non stop będą jakieś banery, a w lipcu będzie największa sieka. To jest, no w sumie oni tak specjalnie teraz wydają, żeby no hajsy były. O, trafiłem go. Coś tam go uderzyłem, ale ta gra będzie mega długa, a no nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Znaczy wyjdzie, no na pewno go pokonam, nie? I też od razu mówię, że dużym plusem jest tutaj łapać kolorki te, co chcecie, w sensie te, jakie macie postaci. Jak ja mam tutaj fizykala, to żebym łapał żółte, bo
A niech będzie coś takiego. Może być? Jak najbardziej może być. Bo szybciej będzie do Dokana, to raz. A Dokkan Mod to jest właśnie jedna z taktyk, którą tutaj polecam. No ogólnie mogę w sumie powiedzieć. Według mnie najlepiej ten event przechodzić tak, że... O, ile hit wjechał. No, akurat będzie tutaj widoczny. Mamy tutaj bossa, który ma taką energię. Jeżeli go trafimy, to ta energia jest zbijana i mu schodzi na dół. Póki on ma tą energię, to on będzie robił uniki. Z jego story eventu dropimy takie... Możemy dropnąć na ostatnim stage'u te jego... support itemki, które tam chyba o połowę zbijają mu tą energię, ale na razie pokażę wam, że no, że robi uniki, żeby nie było. Myślę, że żadne heale tutaj są, nie są potrzebne, tu już będzie seal, więc raczej nie padnę. I cóż, i pewnie będzie uniku, fajny uniku, bo akurat oglądałem te filmiki z tego eventu wcześniej, no i jest dosyć ciężko. Ogólnie ten evencik był przed Goku UI na japońskim serwerze, więc teoretycznie on powinien być łatwiejszy, no i jest łatwiejszy, znaczy, no jeszcze go nie przeszedłem, ale widać po samym damage'u, że jest łatwiejszy, że no co on mi zadał tam, Sina mu nie dałem? What? Przecież on nie ma, nie ma ikonki, że nie może być wysilowany, a nie ma niego, a bo go nie trafiłem, Boże. Nie przemyślałem tego, że przecież jak go nie trafię, to on tego Sila nie będzie miał. A ja tutaj taki ucieszony dam Silera, bo przecież on, można go wysilować, będzie gitara, przeżyje długo. O, kocham, trafił go, ale malutko. Ale widzicie, że zbił mu jedną, prawie, no jedną piątą powiedzmy, energii. Jak mu zbije do zera, to w następnej turze będziemy go już mogli każdą postacią trafić. Może zrobię coś takiego bardziej. Ale przypał. Dobra, wyhealujemy, damage'a zwiększymy. Dawno, znaczy w sumie nigdy na Dokkan eventach tego itemku nie używam, ale jakoś ostatnio coraz rzadziej go... No mam okazję, nie gram tych super battle roadów aż tak często, bo nie mam jakoś nowych postaci. Ale ładnie się ułożyło. No on nie będzie miał super ataku, trudno. A, support itemek dobry. No i zobaczymy, czy tym razem coś trafię. Więc no, jako pierwsza taktyka to jest... No, teraz na razie się z nim męczę, żeby po prostu pokazać wam, że no... On robi milion uników, bo to jest śmieszny z tego... O, i kolejny unik. Ale też można po prostu wejść, na samym starcie użyć te dwa itemki supportowe i mu zbijemy... Ty wejdzie, ty nie wejdzie. Całą tą energię, no i w sumie zaraz to zrobię po tym chyba... Po tym stage'u chyba tak zrobię. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, Bu też uniknął, co ty myślisz? Ja też umiem robić uniki. Beka jest, bo kiedyś oglądałem, jak ktoś grał nowym tapionem na tym evencie i tak unik, 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 unik. Wchodziło milion uników. Chyba coś takiego zagramy, bo tu jest najwięcej ataków. I zobaczcie, użyję jeden Dokkan, znaczy ten itemek. I tak go użyjcie nawet, jeżeli chcecie jakąś inną taktykę robić, bo po prostu jest misja, żeby użyć ten itemek. I też możecie, tak jak mówiłem, albo w końcu nie mówiłem, bo nie wiem, tak się zacinam dzisiaj, gubię myśl, że... I teraz właśnie, propos gubienia myśli, że wbiłem mu do zero energii, ale nadal go nie będę trafiał, dopiero na następną turę będę mógł mu coś zrobić, więc to nie jest tak, że teraz go trafię, tylko w następnej turze. A drugi sposób to jest po prostu zrobienie Dokkan Moda, ja już prawie mam, bo Dokkan Mod zawsze trafi, więc wybieracie, robicie tak, żeby jak najlepszą postacią, najlepiej jest sesji od trójką Goku na przykład zrobić super atak, czy to LR-ką Tech, czy to właśnie tym AGL-em, czy nawet Esterem możecie, chociaż no Esterem to raczej nie bardzo na AGL typka. Ile dostanę? 82? No coś tam bije, nie powiem. Tym bardziej jest lipa, bo robi tyle uników, nie? Ale no najbardziej z tego jestem zawiedziony, że myślałem, że no zrobię, Sila mu dam po prostu, a on uniki strzela, jak sobie. Dokkan Modu i tak na następnej nie będę miał. O, no jest już ten jego przez, to jest chyba 6 tych ataków jakby, czyli dwie całe tury mamy na to, żeby go zniszczyć. On ma 4 miliony HP, więc znowu atak zwiększę. Wyhiluje się. Zaatakuje... Dobra, może niech od razu Goku leci. Zobaczymy, ile da radę zrobić. No i czy wy jeszcze będziecie tu potrzebni? Szczerze mówiąc, wątpię.
O, Dokkan nawet wjedzie. No to widzicie, że już kompletne, no, final. Jak to było w tym Mortal Kombat? No taki cios kończący. Już nie pamiętam. Final. No coś tam, whatever. Whatever. Dawaj Goku. No to akurat dwie jakby taktyki moje się nałożyły na raz, że można to zrobić na Dokkan modzie, można to zrobić na, za pomocą tych itemków, można też po prostu liczyć na farta, że kiedyś trafimy go i mu będziemy zbijali normalnymi atakami. O, nie zabij jego. Dobra, nieważne. Że normalnymi atakami mu po prostu zbijemy tą tarczę, chociaż widzicie, że to by trwało naprawdę długo. No i wybrać lepiej wtedy team taki tankowny, żeby jednak można było przeżyć sporo tych ataków. O, i też trzeba go wykończyć super atakiem, co chyba na Gohanie nie zrobię super ataku, więc go nie wykończę. Ale w następnej turze już go pokonamy ładnie. I 33. I... What? A, bo on gwardę może wyłączyć. Dobra. Dobra, no to sobie wykończymy go teraz na... No, po prostu wykończymy ten evencik. No i tak to mniej więcej wygląda. No, można walczyć tak jak mówiłem, żeby jak zrobić do Dokkan moda, tylko że no jak widać też trzeba... No ciężko by było jedną postacią go na Dokkan modzie zniszczyć, więc może lepiej poczekać, znaczy może lepiej, na pewno lepiej użyć te support itemki, wyfarmić je w tym story evencie i robić tutaj, jeżeli ich potrzebujecie. No to tradycyjnie dzięki za obejrzenie i trzymajcie się, juu!